Uderzenie na któreś z państw bałtyckich oznacza trzecią wojnę światową. Polska jest kluczowym gwarantem bezpieczeństwa. Bałtyka, jak to Rosjanie mówią, czyli państwa bałtyckie, mają ściśle oddziaływanie na to, co dzieje się gdzie indziej. Pierwszy nowoczesny podręcznik o wywiadzie osobowym. Zamów już dziś na fanbook.store. Andrzej Derlatka, witam Państwa w skali zagrożenia. Moim gościem jest pani Kinga Dudzińska, analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, specjalistka z dziedziny spraw Europy Środkowej, w tej liczbie również i państw bałtyckich. A trzeba powiedzieć Państwu, że Polski Instytut Spraw Międzynarodowych jest zapleczem intelektualnym dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, i to, co będzie mówiła pani Dudzińska, to będzie mówiła to, oczywiście unikając zrażania tajemnic, co jest przedstawiane urzędnikom naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w tym liczbie również i ministrom, jako pomoc dla realizacji naszej polityki zagranicznej. Będziemy dzisiaj rozmawiali. O sprawie państw bałtyckich. Tutaj przypomnę, że 20 grudnia prezydent Rosji Putin ujawnił ultimatum, które przedstawił Stanom Zjednoczonymi i NATO dotyczące nowego systemu bezpieczeństwa w Europie oraz gwarancji dla Rosji. Ultimatum dotyczyło całego obszaru między Starym NATO przed rozszerzeniem 90. 2009 roku, a Rosją. Dotyczy to państw takich właśnie jak państwa bałtyckie, jak Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, czyli tego obszaru, który w imaginacji Putinia miałby się stać strefą buforową między Rosją a NATO, czyli byłby to powrót do tego, co mieliśmy po rozpadzie Związku Sowieckiego, a przed utworzeniem Rosji, przed włączeniem państw Europy Środkowej do NATO, do Unii Europejskiej miałaby powstać szara strefa bezpieczeństwa. Oczywiście czym to grozi, mamy pełną świadomość, ponieważ oznaczałaby to w perspektywie, moim zdaniem, wystarczyłoby Rosjanom dekada na podporządkowanie sobie państw naszego regionu, zwłaszcza państw bałtyckich i ich tworzenie tutaj nowej rzeczywistości. Państwa bałtyckie są naszym sąsiadem, są to w sumie niewielkie państwa wielkości naszych województw. Mieszka tam około 6 milionów ludzi, to jest troszeczkę mniej w tej chwili, z uwagi na to, że trwa cały czas emigracja do Europy Zachodniej, zwłaszcza to zmniejsza liczbę ludności tych państw. Najliczniejszym państwem jest Litwa, około 3 milionów, w tej chwili 2,7 miliona, o ile pamiętam. Pozostałe państwa są mniej liczne. Estonia to jest około miliona ludności łotwa, no to jest też podobna wielkość, ale mniejsza niż Estonia. Są to mało liczne państwa, ale są dla nas niezwykle ważne z dwóch dwóch powodów głównych, chociaż powodów każdy znalazł by więcej. Pierwszy powód to jest taki, że są ważne naszego bezpieczeństwa. Ponieważ my, jako państwo członkowskie NATO, jesteśmy zobligowani do obrony tych państw na zasadzie sojuszniczej, ta pomoc dla tych państw musiałaby, patrząc na mapę, przebiegać przez Polskę. A druga sprawa jest taka, że do pierwszego rozbioru Polski obszar tych państw był częścią Rzeczpospolitej obojga narodów. I mamy z tym obszarem, z tymi państwami silne więzi. Historyczne. Tym efektem tych silnych więźniów jest na przykład mniejszość polska. Na Litwie jest około 6% ludności. Na Łotwie znacznie mniejsza, ale niezwykle aktywna. W Estonii nie występuje aż tak licznie. Natomiast też trzeba powiedzieć bardzo ważną rzecz. Kiedy Polska pod zaborami marzyła o. Niepodległości, o suwerenności, to społeczeństwo polskie przyjmowało za oczywistą sprawę, że Polska będzie odbudowana w kształcie przedrozbiorowym. Tego się nie udało zrobić. Między nimi, dlatego, że dzisiejsze państwa bałtyckie i Litwa, i Łotwa, i Estonia kategorycznie odmówiły federacji z Polską. W rezultacie są to niewielkie państwa, które są na obrzeżu Europy, państwa dość zamożne. Relatywnie w stosunku do obszaru sąsiedniego, ale ważne ze względów politycznych. Chciałbym tu nawiązać jeszcze do wypowiedzi Putina, który niedawno postawił krotkę na dni, mówiąc o tym, że jeśli chodzi o związki z Rosją, to Rosja nie odpuści państw bałtyckich i będzie cały czas dążyła do tego, żeby pozostały one w sferze interesów rosyjskich. Tu do tego trzeba widzieć również sprawę Kaliningradu, czyli dzisiejszego Królowca, jako obszaru eksklawy rosyjskiej, która ma znaczenie głównie militarne dla, dla Rosji, ponieważ zainstalowane tam wyrzutnie rakiet szachują całą Europę nie tylko bronią konwencjonalną, ale bronią jądrową. Ponieważ te rakiety są uzbrojone albo mogą być uzbrojone w każdym czasie w broń jądrową, a wystrzelona rakieta z okręgu królewieckiego może dosięgnąć Berlina w ciągu pięciu minut no, znacznie krócej Warszawy. Także dla nas jest to niezwykle ważna sprawa z bezpieczeństwa. Chciałbym dowiedzieć się, na ile groźne są te słowa Putina i na ile Rosja. Realnie ma szansę zrealizować swoje zamiary w stosunku do państw bałtyckich. Dzień dobry, witam serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie. I tutaj pozwolę sobie jeszcze tylko dodać odnośnie tego, co pan pułkownik powiedział na początku. Tak, pism jest zapleczem intelektualnym ministerstwa, natomiast decyzje oczywiście są, są niezależne. I absolutnie tutaj nie mamy, nie ma to związku w, w jakiegokolwiek w tym wymiarze. Pytanie kluczowe, ale pytanie nie nowe tak naprawdę, czyli na ile, na ile Rosja realnie zagraża, czy tylko grozi, czy grozi palcem, czy, czy grozi w coraz większym stopniu. I to jest pytanie, do którego paradoksalnie państwo bałtyckie, jakkolwiek by nie zabrzmiało, w jakimś stopniu się przyzwyczaiły. Znaczy, to jest ich rzeczywistość, w której funkcjonują od dawna, i nie mam tutaj też na myśli samego momentu odzyskania niepodległości w latach 90. Co się zdecydowanie zmieniło, to na pewno to, że ta skala zagrożenia i poczucie zagrożenia bezpieczeństwa państw bałtyckich po inwazji rosyjskiej na Ukrainę no pokazuje, że Rosja częściowo też Putin, tak naprawdę no z przewidywaniami i realną oceną sytuacji czasem ma to wszystko niewiele wspólnego. I tu bardziej zwróciłabym uwagę na przewidywalność i racjonalność, która z kolei jest dla wielu państw zachodnich nie do końca zrozumiała. Czy tam są pewne niuanse, pewien sposób podejmowania decyzji, myślenia i czy to dotyczy struktur władzy, czy dotyczy to społeczeństwa, które, między innymi, już nawet żeby nie wybiegać za daleko, przez państwa Unii Europejskiej są absolutnie nie do połączenia z systemem myślenia np. o bezpieczeństwie własnych państw. Więc czy realne i na ile? Powiedziałabym tak. Na pewno ten poziom zagrożenia wzrósł. I na to wskazuje chociażby to, co robią państwa bałtyckie przez ostatnie lata, i to na ile realnie obawiają się tego, że Rosja może podjąć działania bezpośrednie, bo działań pośrednich rosyjskich jest mnóstwo także od lat. I tutaj może uda się powiedzieć za chwilę trochę więcej. Ale to wynika, z tego wynika właśnie to moje pierwsze zdanie, czyli to, że państwa bałtyckie i elity i rządy państw bałtyckich przywykły bądź musiały nauczyć się de facto funkcjonowania w tym poczuciu budowania, poczuciu zagrożenia ze strony Rosji, która jak pan pułkownik wspomniał też na samym początku, od lat traktuje w bardzo specyficzny sposób Litwę, Łotwę i Estonię. Struktura i pewne, pewna budowa relacji międzynarodowych przez Rosję, jeśli chodzi o państwa bałtyckie, się nie zmienia, gdy tak naprawdę sytuacja formalna samych państw bałtyckich się zmieniła bardzo. Więc ta ocena zagrożenia na pewno, poczucie zagrożenia na pewno wzrosło. Natomiast co do przewidywalności tutaj niestety... Chyba moja skala nie wybiega percepcji tego, co, co się może wydarzyć, aż, aż w tak dużym stopniu. To tak na rozpoczęciu może. Okej. Okay. Tutaj, jeśli chodzi o możliwość działania, perspektywy działania rosyjskiej, agresywnego działania, jest to państwo, które odbudowuje dawne Imperium Rosyjskie, więc oni uważają, przynajmniej ekipa rządząca w Rosji, ale również i społeczeństwo rosyjskie, o czym się w Polsce nie mówi, że ten, ta linia polityki rosyjskiej, linia odbudowy imperium, jest popierana, praktycznie rzecz biorąc, przez całe społeczeństwo rosyjskie, bo się mówi o badaniach rzędu 80-85%, to biorąc pod uwagę tę skalę, to tak jakby całe społeczeństwo rosyjskie popierało linię odbudowy imperium rosyjskiego. Czyli to do tego nie ma tutaj żadnych kontrowersji w Rosji. To jest oczywista sprawa dla Rosjan, że Pribałtyka, bo tak oni nazywają ten rejon. Czego Bogowie bardzo nie lubią. Tak, oczywiście <laughs> mają rację, bo to nie jest żadna Pribałtyka, to są trzy różne państwa. Do tego jeszcze są dawne, fragment dawnych plus wschodnich, czyli Okręt Królewiecki. To jest obszar, który jest w zainteresowaniu Rosji. Natomiast kiedy by ta agresja mogła nastąpić? Pierwsza i podstawowa sprawa to mogą być różne scenariusze. No, w obu państwach, w trzech państwach bałtyckich, ale zwłaszcza na Łotwie i zwłaszcza w Estonii, cały czas wrze wokół mniejszości rosyjskiej. To jest blisko 30% społeczeństwa w obu państwach. To są ludzie, którzy w znacznym stopniu, ale nie wszyscy oczywiście, nie akceptują rzeczywistości. Nie akceptują tego, że to są niepodległe państwa, niezależne od Rosji. Oni są tam na zasadzie takiej, że mieszkają w tymczasowych państwach. Ich zdaniem nie przyjmują e, obywatelstwa ani Estonii, ani e, Łotwy. E, nie uczą się nawet języka, bo mówi się o e, tym, że znaczna część, zwłaszcza starszego pokolenia, nie zna języków państw, w których mieszkają. E, żyją w swoich środowiskach rosyjskojęzycznych. E, Oczywiście sprawa Litwy jest nieco inna, ponieważ mniejszość rosyjska nie jest tak liczna. Mniej więcej jest podobnej wielkości co mniejszość polska, czyli około 5-6%. Tam nie ma aż takiej łatwości w wsianie zamętu, fermentu i dzieleniu społeczeństwa, bo to znamy z Polski. Agentura rosyjska w Polsce też jest aktywna. Cały czas prowadzi do tego, żeby w Polsce był zamęt, żeby była dezorientacja. Kto by nie rządził w Polsce, to się podważa te władze polskie. Rządził PiS, no, wynajdywano różne argumenty, zwłaszcza w mediach społecznościowych, żeby dezawuować. Teraz dezawuuje się drugą stronę. To samo się dzieje w znacznie większym stopniu w państwach bałtyckich. Więc motyw pomocy Rosjanom, którzy zamieszkują za granicą. Był wykorzystany przez Putina jako uzasadnienie do agresji na Ukrainę. I, i społeczeństwo rosyjskie w pełni zaakceptowało tę argumentację, że Rosjanom mieszkającym na Ukrainie, prześladowanym, gnębionym, represjonowanym, trzeba udzielić pomocy, trzeba wyzwolić ich z rąk. Banderowców, nazistów i inne dyrektywy są wykorzystywane w tym, żeby zohydzić, odczłowieczyć tych Ukraińców, którzy rządzą Ukrainą i nie tylko. Więc motyw taki może być wykorzystany również w przypadku państw bałtyckich. Tutaj niestety dla Putina jest ten kłopot, bo uderzenie na któreś z państw bałtyckich oznacza trzecią wojnę światową. Tutaj nie ma przeproś. Po prostu jest artykuł 5. Który co prawda nie oznacza automatycznego użycia siły militarnej, ponieważ reakcja zależna jest od różnych państw, ale administracja amerykańska i w czasach Trumpa, i w czasach Bidena jednoznacznie mówi, że będą bronić państw bałtyckich, co oznacza, że będzie wojna. Będzie wojna o państwa bałtyckie, jeśli Rosjanie tam ruszą, zaczną robić rzeczy, które będą nieakceptowalne dla NATO. Kiedy to może się stać? No, analitycy, zwłaszcza amerykańscy w tej liczbie Rand Corporation, wskazują na to, że może się to stać w cieniu, w tle agresji chińskiej na Tajwan. Wtedy Chiny byłyby mocno zainteresowane, żeby związać siły natowskie, zwłaszcza siły amerykańskie w Europie. I niezależnie od efektu tego związania żeby odciągnąć zainteresowanie amerykańskie, zwłaszcza od Dalekiego Wschodu. Odciągnąć część sił amerykańskich, które tam mogłyby być zaangażowane. Więc dochodzi tam jeszcze kilka innych elementów, ale tak czy inaczej jest to jeden z podstawowych pryncypiów aktualnej polityki amerykańskiej, żeby Europa zadbała o swoje bezpieczeństwo w większym stopniu, ponieważ Amerykanie będą bardzo zajęci na dalekim wschodzie i nie będą w stanie funkcjonować na dwóch teatrach działań wojennych. Jeśli nie więcej. Jeśli więcej, bo oczywiście tam wchodzi w tyle jeszcze bliski wschód, który może wybuchnąć teraz już. Więc to jest też dodatkowy element. To jest sytuacja, która nie jest dla nas specjalnie korzystna. Nie jest dobra dla Europy. Nasze zaangażowanie w bezpieczeństwa oznacza ciężary. My już ponosimy te ciężary. My zwiększamy wydatki na zbrojenia, na, zwiększamy siły zbrojne. Mówi się w Polsce wreszcie o przywróceniu powszechnego obowiązku obrony i obowiązkowej służby wojskowej, co powinno się stać już kilka lat temu, ponieważ musimy budować rezerwy. Mamy za mało wojska, a rezerwy powiększałyby naszą siłę. Nie robi się tego z różnych względów gospodarczych. To samo będzie dotyczyło państw Europy Zachodniej. Tam jest gorzej, tam jest trudniej. To po prostu oni nie dopuszczają myśli, do spraw, o których my dzisiaj rozmawiamy, rozmawiamy o tym dlatego, żeby uświadomić ludziom po prostu, w jakim świecie żyjemy i że to jest system naczyń połączonych, że Bałtyk, pri jak to Rosjanie mówią, czyli państwa bałtyckie, mają ściśle oddziaływanie na to, co dzieje się gdzie indziej. Obywatele tych państw doskonale to rozumieją i cierpliwie znoszą zwiększone ciężary. Pomagają Ukrainie w nieprawdopodobny sposób, dlatego, że wiedzą, że będą następni. Po prostu są, są w kolejce. Rosja nie odpuści, będzie działała zdecydowanie w tym kierunku i wcześniej czy później będzie chciała odzyskać kontrolę nad tymi państwami, co nie musi oznaczać pełnej inkorporacji. Może to oznaczać po prostu wypchnięcie tych państw w swoją strefę wpływu. Teraz jest kwestia tego, jak się przygotowują te państwa. Jak działają, jak bronią się przed agresją rosyjską, ponieważ trzeba powiedzieć też wyraźnie, że podobnie jak Polska, podlegają one działaniom wojny hybrydowej. To, jak się wykorzystuje mniejszość rosyjską, jak się robi dywersję w tych państwach, no my mało wiemy, bo akurat mamy w tej chwili koncentrację głównie położoną na sprawy ukraińskie, ale tam się dzieją też ważne rzeczy. Tu chciałbym się zapytać. W jaki sposób państwa bałtyckie bronią się przed wojną hybrydową? Jak ta wojna hybrydowa w tych państwach wygląda? Wojna hybrydowa w państwach bałtyckich to jest też proces, który trwa już od lat. W odróżnieniu od niektórych państw europejskich, z tym też Bałtowie mierzą się. Od dawna. I tak naprawdę tutaj, bez myślenia w jakiś sposób na wyrost, można, można wskazać lata 90. odzyskania niepodległości. To, o czym pan pułkownik wspomniał, czyli pierwszym takim narzędziem wykorzystywanym przez, przez Rosję, była i jest oczywiście mniejszość rosyjskojęzyczna. Przy czym zwróciłabym uwagę na pewną różnicę między latami 90., gdzie faktycznie wtedy te statystyki były jeszcze większe niż, niż są obecnie. Mało tego. Proporcje między osobami z obywatelstwem i bez tego obywatelstwa były też zupełnie inne. I tutaj, mała gwiazdka na Litwie, przyjęto inne rozwiązania, jeśli chodzi o obywatelstwo, czyli z automatu osoby, które chciały to obywatelstwo, mogły przyjąć. Natomiast na Łotwie i w Estonii trzeba było udowodnić pochodzenie, i do tego jeszcze kompetencje, umiejętności językowe. Dajmy do tego złożoną strukturę społeczną, znaczy, dlaczego był i jest na, w jakimś stopniu nadal problem z językiem, bo Rosjanie zamieszkują e, pewne regiony e, w stopniu większościowym e, i w pewnym zakresie nie ma potrzeby takiej, by, by tego języka się uczyć, ale żeby też nie było, sytuacja zmieniła się szczególnie po wstąpieniu państw bałtyckich do, do Unii Europejskiej, jeśli chodzi o formalne gwarancje dla, dla mniejszości rosyjskojęzycznej, o zasadę przyjmowania obywatelstwa. to na przykład Łotwa była bardzo krytykowana w pewnym czasie za dość wyśrubowane te egzaminy językowe. One zostały uproszczone, w niektórych sferach zawodowych zostały, zostały zniesione. Następnie następuje trochę taka w naturalny sposób, ponieważ z racji urodzenia się już nabywa obywatelstwo, a biologii się też nie oszuka, te statystyki też, też ulegają zmianie. I też rob, były robione badania, i tutaj nawet już nie chodzi mi o rok 22, ale 2014, i kiedy automatycznie media światowe, ale nie tylko, Zaczęły porównywać to, co zrobiła Rosja, e, używając tzw. zielonych ludzików, w porównaniu do, do tych statystyk mniejszości rosyjskojęzycznej, e, szczególnie na Łotwie i w Estonii. Tak to było odbierane, ale e, badano, na ile takie zagrożenie jest realne. I tutaj, owszem, sposób myślenia mniejszości rosyjskojęzycznej na Łotwie czy w Estonii, e, on się w nieznacznym stopniu zmienił. Znaczy, faktycznie, e, co do zasady, ludzie popierają politykę Putina, ale też e, przynajmniej od wstąpienia do Unii Europejskiej żyją w kraju europejskim. E, to łączy się z, z wieloma e, udogodnieniami. Ten standard życia jest, nawet jeżeli dochód PKB per capita nie jest w porównaniu do innych obywateli aż tak wysoki, no mimo wszystko te standardy, standardy życia są nieco inne. I kończyć już w nawiązaniu do, tego, do najmłodszych pokoleń, które rosną, to tutaj już też poparcie, czy sposób percepcji rosyjskiej polityki jest nieco inny, ale zaraz przejdę do propagandy, bo to też jest cały czas bardzo ważny element, jak pan pułkownik wspomniał. Ale też, żeby nie było państw, bo Bałtyckie nadal, i to już po 22 roku, państwa bałtyckie nadal próbują na przykład ograniczać faktycznie naukę języka rosyjskiego. Jak w pewnym momencie odpuściły trochę, tak Estonia w ostatnich latach chociażby dąży do tego, by totalnie zlikwidować naukę języka w języku rosyjskim, nie naukę języka rosyjskiego, czy nauka języka rosyjskiego w tak zwanych szkółkach, ale w tym, w tym systemie takim państwowym. Ale też, żeby nie było Łotwa, to jest ogromny rynek mediów rosyjskojęzycznych. Państwa bałtyckie, też pamiętam inicjatywy w Unii Europejskiej z 2015 roku, jeśli się nie mylę, właśnie w ramach przeciwdziałania i propagandzie, bardzo popierały ten projekt powstania telewizji powiedzmy o charakterze europejskim, ale w języku rosyjskim, po to, żeby, żeby mieć w jakikolwiek sposób wpływ na, na to społeczeństwo. No to się, to się nie udało i już bezpośrednio odpowiadając na pytanie, w jaki sposób walczą, to, to są bardzo. Szeroko zakrojone badania, znaczy działania, przepraszam, gdybym miała je w takich kilku punktach streścić, to to, że zagrożenia hybrydowe są tak naprawdę wpisane w system budowania bezpieczeństwa państwa od poziomu centralnego, i bardzo szeroko w ogóle polityka bezpieczeństwa jest definiowana w państwach bałtyckich. To się u nas i czy w Unii Europejskiej też zmieniło po agresji rosyjskiej na Ukrainę, ale państwa bałtyckie już naprawdę od przynajmniej 10 lat. Wpisują w politykę bezpieczeństwa i całą energetykę, infrastrukturę, politykę informacyjną, walkę z propagandą. Litwa już też wiele lat temu na przykład była tak bardzo popularna na Litwie taka inicjatywa elfów i zwalczania farm troli, bardzo często prowadzonych właśnie przez Rosjan. Więc to jest wpisane i na poziomie politycznym, i na poziomie bezpieczeństwa też e, powiedziałabym twardego i wykorzystywania i budowania własnych zasobów bezpieczeństwa. E, tylko na koniec jedno zdanie, jeśli chodzi o, to, e, o, to, o, o tę walkę hybrydową, też e, czy budowanie zasobów obronnych własnych. E, po wstąpieniu do, do NATO, państwa żeby też nie było, że tak Bałtowie od zawsze e, i bardzo skutecznie, państwa bałtyckie po wstąpieniu do NATO też poczuły się dosyć bezpiecznie. Litwa i Łotwa przyszły tylko i wyłącznie na, na służbę zawodową. Stończycy zachowali taki system nomen omen hybrydowy, łączony, co im bardzo na dobre wyszło w 1922 roku. No i Litwini i Łotysze na prędce wprowadzają zmiany i, i sprawdzali, kalkulowali na ile jest to politycznie możliwe, co po tylu latach, na przykład w przypadku Litwy, ale też nie tylko, pokazuje, że no, nawet chcąc wprowadzić nagle czy system powszechnej służby wojskowej, nawet duże debaty były toczone co do obowiązkowej służby kobiet i tak dalej, no mamy wąskie gardy w postaci infrastruktury. I tutaj jest przykład chociażby tych żołnierzy niemieckich, na, 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 na których czekają Litwini w ramach, w ramach rozszerzonej obecności na NATO, bo po prostu tej infrastruktury... Albo tę infrastrukturę tak naprawdę zadbano przez, przez lata, ale zmobilizowały się wszystkie trzy państwa, dokonały zmian w strategiach bezpieczeństwa. To jest zwiększenie, ewidentne zwiększenie wydatków, co oczywiście nominalnie trudno tutaj mówić o, o jakichś ogromnych sumach. Skala tych państw jest, tak jak pan pułkownik wspomniał, no bardzo ograniczona. Ale państwa bałtyckie mają też tego świadomość. Stąd bardzo dobrze wiedzą, że, żeby móc budować i rozwijać swoje struktury bezpieczeństwa, muszą same wykazać się o tym postaram się to jeszcze rozwinąć w tych strategiach bezpieczeństwa, ale jednocześnie z tyłu, na poziomie politycznym, mamy i zabiegi, i zabiegi o wsparcie Stanów Zjednoczonych. Tam po prostu nie ma wątpliwości co do tego, że, że jaką rolę Stany zrobią, ile państwa bałtyckie dla Stanów zrobią, case Tajwanu, i, i Litwy i Chin. I to jest jedna rzecz. I czy polityka, na przykład, wobec Chin, tak? Bo też jest coraz większa świadomość państw bałtyckich tego, czy ale to w ogóle, tak? Okazuje się, że mamy wojnę na Ukrainie, no, ale tych teatrów jest jest coraz więcej. No i tutaj chociażby zaangażowanie Unii Europejskiej, czy zmiana struktury bezpieczeństwa już co jest też moją, moją działką zawodową w, w regionie samego Morza Bałtyckiego, tak? Finlandia, Szwecja po wstąpieniu do NATO i tak dalej, ale ja tu na razie postawię kropkę. Okej, okay. przeszliśmy w ten sposób od razu do spraw militarnych, ponieważ wszystkie te państwa, trzy państwa bałtyckie są w czołówce wydatków na cele zbrojeniowe. Estonia, no jak zwykle, moim zdaniem jest to lider, jeśli chodzi o myślenie o bezpieczeństwie i nie tylko, zresztą w wielu innych obszarach cyberbezpieczeństwa, jak i też cyfryzacji społeczeństwa. Ja byłem w Estonii i byłem pod silnym wrażeniem po tym, jak ona wtedy wyprzedzała Polskę, natomiast dzisiaj oczywiście my doszliśmy do tego poziomu. Też cywilizacja społeczeństwa posunęła się bardzo, bardzo mocno i też wyprzedzamy nawet Estonię, która kiedyś to była na pierwszym miejscu. Estonia zaczęła współpracować bardzo blisko z Finlandią, która weszła do NATO. Tak naprawdę ta współpraca oznacza zamknięcie Zatoki Fińskiej. Dla Rosjan jest to zmora, z którą będą musieli się zmierzyć. Estonia jest kulturowo bardzo blisko związana z Finlandią. Język estoński, ugrofiński. No oba te państwa, no mniej więcej tak bliskie jak polski i słowacki, można powiedzieć nawet, ale tutaj zaczynają się dziać rzeczy konkretne związane z bezpieczeństwem. Będą większe wydatki, będą nowe jednostki wojskowe. No, Estonia posz, poszła w kierunku właśnie podobnym jak Finlandia, czyli upowszechnienia obrony ojczyzny, że każdy obywatel ma obowiązek obrony swojej ojczyzny, nie tylko jakieś wydzielone własne oddziały, nie tylko NATO, bo to postrzeganie NATO, to zresztą w Polsce miało miejsca. Ja bardzo w swoim czasie mocno pracowałem nad akcesją Polski w NATO. Byłem członkiem zespołu negocjacyjnego akcesji Polski w Brukseli w swoim czasie. W każdym razie. Zaszło w Polsce coś i w państwach bałtyckim również coś niespodziewanego, bo ludzie rzeczywiście zaczęli uważać w pewnym momencie, że bezpiecznie bezpieczni jesteśmy, na to przyjdzie i nas obroni. Zapomniano o tym, że NATO to jesteśmy my. Że tak naprawdę polskie wojsko to są wojska NATO. Nie ma żadnych innych wojsk NATO. Nie istnieją żadne wojska NATO. Wojska NATO to są wojska każdego państwa w tej liczbie litewskie, łotewskie czy estońskie. To są zupełnie to jest zupełnie inna percepcja, i ta percepcja w tej chwili dociera do ludzi wreszcie. Oczywiście, siły zbrojne tych trzech państw, no, może z pewnym wyjątkiem Litwy, która ma większy potencjał ludnościowy, są symboliczne. Praktycznie rzecz biorąc, one muszą być przygotowane na przyjęcie pomocy, czyli muszą pełnić rolę host nation. W przypadku Polski jest inaczej. Polska jest państwem ludnym. Potężnym gospodarczo, jednym z najbogatszych państw świata. O czym Polacy sobie nie zdają sprawy. Dopiero jeżeli się podróżuje dużo po świecie, to się dostrzega, jak Polska jest bogata i silna gospodarczo. Czego Polacy nie dostrzegają jakoś skromnie. W każdym razie my mamy potencjał, żeby w razie czego pomóc tym państwom. Oczywiście Litwa ma swoje zapatrywania, inne państwa też. Liczenie na Stany Zjednoczone w obecnym świecie. Niestety już nie jest sensowne, natomiast te państwa bałtyckie siłą geografii muszą liczyć przede wszystkim na pomoc Polski. A tego nie widać. W polityce państw bałtyckich tego nie widać. Może z wyjątkiem Łotwy, za sprawą taką, że wiele osób polskiego pochodzenia jest w kierownictwie państwa łotewskiego. No, pan Dąbrowski z. Waldis Dobrowski jest komisarzem Unii Europejskiej, prezydent Łotwy, pochodzenie polskie. Ta, ten sentyment do, do Polski i Polaków na Łotwie nadal funkcjonuje z racji takiej, że w roku 2000, 1918 i później to wojsko polskie uratowało niepodległość Łotwy. I to się pamięta tam bardzo, kultywuje. No, w przeciwieństwie do Litwinów, którzy nam wypominają uparcie, że zajęliśmy Wilno i utworzyliśmy Litwę Środkową, po czym się ta Litwa przyłączyła do Polski. A zapominają tego, że za czym Żeligowski się zbuntował i wkroczył do Wilna, to Litwini napadli na Polskę. Była agresja militarna, próba zajęcia Suwalszczyzny, Białego Stoku, Grodna, które wówczas było polskie, nie białoruskie dopiero później zostało nam odebrane i całej Grodzieńszczyzny. To był pomysł na odbudowę Wielkiego Księstwa Litewskiego w kształcie, który istniał przed rozbiorami. To się nie udało, Polacy wypchnęli wojska litewskie. To tych różnych ansów między Polakami i Litwinami jest wiele i można by było spuścić nad tą zasługę, zasłonę historyczną, że zaczynamy nowo, na nowo budowę przyszłości. No, no niestety są chłody rzucane Polsce i Polakom. Są różne animozje, musimy to jakoś przewalczyć, no, ale to zależy też od drugiej strony. Po stronie polskiej nie widzę żadnych negatywnych resentymentów antylitewskich, natomiast po stronie litewskiej są. I to jest coś, co jest wstydliwe dla establishmentu litewskiego, bo nie rozumie swojej racji stanu, nie rozumie położenia geopolitycznego i nie wyciąga właściwych wniosków z historii nie nieraz w historii budzili się z ręką w nocniku. Tak czy inaczej, tego typu sytuacja, która jest obecnie, no, jest ryzykowna, ale liczenie tylko i wyłącznie na Stany Zjednoczone jest groźne. W Litwie bardzo mocne wpływy są rosnące, wpływy niemieckie. Czego symbolem jest właśnie ta brygada niemiecka, na co Niemcy się zgodzili, żeby tą brygadę zainstalować. Problemy z infrastrukturą jest, są też w Polsce. Nasza infrastruktura, infrastruktura wojskowa, która mogłaby przyjąć do szkolenia żołnierzy z powszechnego poboru, no jest głównie ulokowana w zachodniej Polsce. Trzeba by było to wszystko remontować. Nie wiem, czy to się robi, ale to powinno być zrobione. Litwini takiej infrastruktury nie mieli dopiero muszą ją zbudować. Zresztą przykład tej brygady pokazuje, że tam wszystko, co dotyczy tej brygady, zostało zbudowane. Państwa bałtyckie nie mają lotnictwa. To jest bardzo ważne. Ukraina pokazała, że jak silne lotnictwo jest ważne do obrony. Nie mają własnej marynarki wojennej tak naprawdę, bo są pojedyncze okręty, które pełnią służbę przybrzeżną i, i, i celną tak naprawdę. Więc są w sytuacji beznadziejnej i muszą liczyć na pomoc z zewnątrz, żeby przetrwać. Jak Pani ocenia stosunki w tym kontekście Polska-Kraje Bałtyckie? Wbrew hmm, temu, co e, powiedział Pan przed chwilą, całkiem nieźle. I tutaj e, kilka rzeczy mi się jeszcze tak nasuwa w, w ramach komentarza. Owszem, państwa bałtyckie... E, mają nawet strategicznie wpisane Stany Zjednoczone jako swojego partnera i tam e, takich politycznych gestów przez lata było mnóstwo. E, ale to, czego przez lata nauczyłam się współpracując z, e, czy zajmując się e, tym regionem, to są też pragmatyczne e, państwa, szczególnie, e, szczególnie Łotysze czy, czy Estończycy. E, I tutaj... E, Dlatego, na, na przykład w kontekście zbliżających się wyborów w Stanach Zjednoczonych, absolutnie nie ma popierania jakiejkolwiek strony. Cały czas każdy z państw wpisuje w strategię bezpieczeństwa odnawiane dalsze zwiększanie finansowania, zwiększanie też swoich rezerw, jakkolwiek one skromne będą de facto w, w porównaniu. Ale też stawiają właśnie to, na co pan pułkownik powiedział, że jest kluczowe, czyli te państwa muszą być gotowe przyjąć przede wszystkim, przede wszystkim żołnierzy z pozostałych państw natowskich. I tak na przykład Estończycy bardzo negocjują z Wielką Brytanią, tak? Bo akurat mamy taki, taki układ i taką rolę pełnią Brytyjczycy. To jest jednocześnie zacieśnianie współpracy w regionie. To są różnego rodzaju Umowy czy, czy z Finlandią, czy zacieśnienie współpracy w ramach ćwiczeń, wymiany informacji po wstąpieniu Szwecji i Finlandii, ale tam też coraz większą rolę odgrywa Norwegia. Ta współpraca nordycko-bałtycka to też jest coś, co bardzo, mówiąc kolokwialnie, poszło do przodu w ostatnich latach. Natomiast, nawiązując już bezpośrednio do Sytuacji państw bałtyckich, współpracy Polski i państw bałtyckich, no to tutaj, tak jak zaczęliśmy, tak naprawdę rozmowę, czyli ten poziom zagrożenia u Bałtów na pewno, na pewno wzrósł. Estonia jest tutaj liderem i to wynika z pewnej struktury społeczno-politycznej już obecnie. O ile we wszystkich państwach bałtyckich doszło do czegoś takiego, że udział Jakkolwiek szeroko go pojmiemy, bo nie chodzi mi tylko o kapitał, ale rosyjskiego kapitału, obecności czy, rosyjskich, czy rosyjskiej mniejszości, czy biznesu, czy politycznie zaangażowania, to Estończycy dość sprawnie starali się to ograniczyć do minimum. Chociaż te ni niuanse też tam e, e, powychodziły, to szczególnie jeśli chodzi o sankcje i jakieś firmy estońskie, notabene związane z mężem Callas. Więc Estonia jest liderem, bo, od, bo na przykład nie zrezygnowała e, z tej służby, służby powszechnej. Zawsze wzorowała się też na tym systemie fińskim, systemie tak naprawdę nordyckim. W Szwecja też od lat. Pomijam to, co się stało e, m, potem, ale w Szwecji też Tutaj trochę o innych jeszcze rozwiązaniach mówimy, ale czy obrona cywilna, czy budowanie jednostek wspierających tak naprawdę obronę terytorialną, to jest coś, co też jest wpisane w system i, i to było bardzo silnie rozwijane. W Szwecji też coraz bardziej ponownie popularne. I estończycy powdrażali te systemy. I stąd, stąd, też mamy, no, efekty takie, a nie inne. Też jest trochę inny i bardziej sprawny system zarządzania finansami przeznaczanymi na zbrojenia. Tam też zostały powołane specjalne, specjalne instytucje i usprawniają to nam możliwie, nawiązując do, do, do cyfryzacji. Akurat tu, Estończycy lubią e, e, mieć klarownie i dość sprawnie przeprowadzony jakby nie było w pewnym sensie biznes, a sam, a sam internet jest obecny obecnie w 90% gospodarstw domowych. Nowe technologie i takie innowacyjne myślenie w Estonii jest faktycznie cały czas obecne i idą jeszcze kolejne kroki dalej. I od startupów, które są też wykorzystywane. W nowych technologiach, nowe technologie z kolei przez wojsko i to, co jest z kolei też wspólne dla państw bałtyckich, tak jak wspomniałam, mówiliśmy o hybrydzie samej, ale czy cyfryzacja, czy nadefiniowanie bezpieczeństwa państw właśnie w tych kategoriach bardzo szerokich, tak? To jest, to jest pod takim ogromnym parasolem. Tam właściwie podporządkowane bezpieczeństwu zostało wszystko. To daje swoje, swoje efekty. No, sytuacja jest, hmm, delikatnie mówiąc, mało zadowalające, bo nie, nie ma ani obrony, obrony powietrznej. To, co pływa po morzu, to, to, to też tak no niekoniecznie, delikatnie to określając, optymistycznie to nie wygląda. Dlatego też ta chęć budowy sojuszu z Polską jest tak ogromna. Na pewno na poziomie deklaratywnym i na pewno faktycznie przez złotyszeje przez stończyków, Ostatnie artykuły z ostatnich dni i wrześniowe jeszcze deklaracje, gdzie na Łotwie, literalnie, bardzo często w komunikatach prasowo-politycznych czy, czy rządowych, pada stwierdzenie, że Polska jest kluczowym gwarantem bezpieczeństwa. Oprócz tego, że oczywiście jest rola Stanów i, i, i tak dalej, no o tyle Polska w budowaniu tej struktury tutaj w regionie pełni rolę, rolę kluczową. To też udowodniła nam, i na ile ta współpraca, jeśli chodzi o region, jest istotna dla bezpieczeństwa. W pewnym sensie pokazała nam już pandemia, na pewno pokazał nam kryzys na granicy, I już zdecydowanie i oczywiście w najwyższym stopniu pokazała agresja Rosji na Ukrainę. I to, co, o co też państwa bałtyckie zabiegają z Polską. I to akurat na poziomie politycznym wybrzmiewa. Czyli słychać te determinacje państw bałtyckich i polskich w postrzeganiu Rosji, w postrzeganiu tego bezpieczeństwa, w postrzeganiu bezpieczeństwa regionu i potencjału zagrożenia, tak? Że to, że na chwilę jest spokojniej, ale też mówi się cały czas o tym, o. Czasie, który będzie potrzebny na odbudowę potencjału z kolei rosyjskiego, tak? I, i że ten czas gra na niekorzyść. To, co się z kolei dzieje w innych regionach świata, teraz może odciągnąć, i to są już to są najnowsze komunikaty tutaj ze strony Estońskiej, na ile groźne jest to, że te inne teatry wojenne będą, czy konfliktów będą odbierać uwagę Ukrainie. Co? Tak i tak się pewną sinusoidą nawet już, już zadziało. Jak wygląda współpraca? Jest podejmowana współpraca, jest tak zwana deklaracja Ryska ze stycznia 2023 roku, gdzie po raz pierwszy nadano taki na tyle istotny polityczny wymiar tej współpracy, ale też należy podkreślić, że z kolei współpraca na poziomie wojskowym od lat, y, dzieje się w zaawansowanym stopniu. Ja, y, y, musimy tutaj pominąć to, na jakie nakłady były kładzione i y, na ile reformy były wprowadzane. Natomiast no, chęć tej współpracy, y, współpracy była. I y, kończąc, jeśli chodzi o Litwę z kolei, i y, y, y politykę y, litewską, zażyłości, a tak naprawdę brak zażyłości y, y, polityczno-społeczno-kulturowych, są widoczne, ale też pamiętajmy, mamy do czynienia obecnie z rządem konserwatywnym, gdzie są one najbardziej żywe. W najnowszych badaniach z kolei przed zbliżającymi się niedługo wyborami najprawdopodobniej, znaczy największe poparcie ma ponownie lewica, ale ta scena polityczna też jest tam dość, dość niejasna na chwilę obecną. I tutaj na pewno to, co łączy i to, to, co sprzyja, nawet pomijając animozje polsko-litewskie, i co się dzieje? To jest wsparcie Ukrainy wspólne, tak? To jest naprawdę działanie w zakresie szkolenia żołnierzy, gdzie ta konieczność wsparcia jest widoczna. No ale też tutaj ewidentnie państwa bałtyckie wskazałabym jako te, które były i są obecnie też z Polską w awangardzie wspierania, wspierania Ukrainy. Kosztem tego, co jeszcze przed 22 rokiem we współpracy z Rosją dawało jej tym państwom benefity, bo też nie zapominajmy, te powiązania polityczne nie, ale powiązania gospodarcze, chociażby wynikające z faktu, że te państwa tak długo były w Związku Sowieckim, no, powodowały też realne, realną konieczność poniesienia kosztów chociażby w transporcie, logistyce i tutaj już nie będę wchodziła w szczegóły, ale ta percepcja, i to by też było po części odpowiedzią na, 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 na pytanie, na, na ile to zagrożenie jest istotne w państwach bałtyckich, na tyle, że one decydowały i inspirowały wraz z Polską na poziomie unijnym konieczność zrywania zależności z Rosją na każdym poziomie. A ich reakcje na agresję Rosji. To były jedne z pierwszych reakcji. Bezpośrednio też, jeśli chodzi o utrzymywanie politycznego wsparcia dla Ukrainy, były one też najbardziej, najbardziej widoczne. Tak, ale tutaj chciałbym jeszcze swoje trzy grosze dorzucić, ponieważ akurat na sercu leży mi zwłaszcza sprawa Litwy. Mhm. Z racji takiej, że mój dziadek był z pochodzenia, pochodzenia litewskiego wodził się z Litwy. Więc to w jakimś stopniu, zresztą wychowałem się w jego domu, w jakim stopniu ukształtowało moje poglądy na sprawy litewskie. Pierwsza rzecz, na którą zwracam uwagę, to są kwestie różnych sygnałów. Z jednej strony mamy deklarację lubelską, deklarację nawiązującą do wspólnej spuścizny po Rzeczpospolitej Obojga Narodów, spuścizny dotyczącej Litwy, Białorusi, ta nie uczestniczyła w podpisywaniu tej deklaracji ze zrozumiałych względów, i Ukrainy. To jest pewnego rodzaju deklaracja kierunkowska, którym nie podążają ani Litwa, ani Ukraina. E, na, dlaczego tak mówię? Ponieważ e, podręczniki szkolne w obu tych państwach są pełne kłamstw, oszustw, zakłamań, nacjonalistycznych skrzywień, które Absolutnie są niedotolerowania w obliczu prawdy historycznej. Tego nie można akceptować po prostu. Litwini, jeśli myślą o jakimś sojuszu z Polską, bo mamy formalny sojusz z NATO, ale prawdziwy sojusz polsko-litewski jest niemożliwy, dopóki społeczeństwo polskie nie będzie przekonane o tym, że on ma sens. O sojuszu polsko ukraińskim przekonali się przywódcy Ukrainy, że go nie będzie, dopóki będą tolerowali nauczania. W szkołach ukraińskich, że wielkimi bohaterami ukraińskimi są mordercy Polaków. Uczą dzieci, że dobrze jest kierować się postawą Szuchewicza, Bandery i mordować Polaków. To taki jest wniosek z tego, czego uczą dzieci ukraińskie. Podobnie jest z prawą nauczania na Litwie. Fatalne są sygnały odnoszące się do Polaków generalnie, że do historii, do historii że obojga narodów. Dopiero teraz, w obliczu agresji rosyjskiej, to się powoli zmienia, bo teraz wiedzą, dlaczego Litwa przyłączyła się do korony i dlaczego istniało to państwo, które przez setki lat broniło się przed, przed Rosją, skutecznie zresztą broniło przed Rosją. To było jedno z najpotężniejszych państw Europy i świata. Następna sprawa inne sygnały, które tutaj płyną. No, mamy sygnał, który do dziś dnia jakoś przemilczany jest na Litwie że dokładnie w dniu, kiedy uchwalano w Sejmasie ustawę o języku litewskim, antypolską ustawę o języku litewskim, składał w tym Sejmasie wizytę prezydent Kaczyński. No, to jest policzek na plucie w twarz Polakom. No i tego nie widzą? Przecież to zrobili. Podobny ruch zrobili zresztą i Ukraińcy. O, ustawa o gloryfikacji, heroizacji UPA i OUN, Została przegłosowana dokładnie w chwili, kiedy w parlamencie, w Radzie Najwyższej Ukrainy składał wizytę prezydent Komorowski. Inna sprawa, że przez to przegrał wybory w Polsce, bo sobie nie zdawali sprawy z tego, że Polacy dobrze pamiętają historię i mają określony stosunek do Ukraińców, na on nie zareagował. Podobnie jak Kaczyński. Kaczyński nie zareagował w Wilnie, Komorowski nie zareagował w, w Kijowie. No ja bym zareagował. Ja jestem dosyć porywczy, krewki, reaguję natychmiast. Ani jeden, ani drugi nie wykazali się refleksem politycznym. Powinni zareagować. Nie zrobili tego. Dalej mamy historię tym Orlenem. Tylko dlatego, że Orlen jest polski, ten się nie podobał. zebrali linię kolejową, która była kluczowa dla istnienia tego. Sobie strzelili w kolano. Na złość mamusi sobie uszy. To jest typowo litewskie. To jest właśnie tak. Byleby tylko komuś dopiec, nieważne, że samemu się na tym traci. To jest postawa litewska, na marginesie tej współpracy polsko-litewskiej. Czy Polacy wiedzą o tym, że Holendrzy, którzy, generalnie, ja pracowałem na placówce w Holandii, nie mogę to potwierdzić, generalnie nie lubią Niemców. Po prostu. Nie akceptują buty niemieckiej, arogancji niemieckiej. Po prostu uważają, że do tego jeszcze, że w Holandii jest porządek, ład, natomiast w Niemczech jest bałagan. I nie chcą mieć wiele wspólnego z Niemcami. Tutaj jednak przezwyciężyli te animozje, te różne swoje poglądy i stworzyli wspólne jednostki wojskowe razem z Niemcami. Są brygady holendersko-niemieckie. Młodzi ludzie. Szkolą się w Holandii na szkołach wojskowych niemieckich i vice versa. Można? Można. Czy jest jakaś jednostka polsko-litewska? Gdzieś powstała? Czy młodzi Litwini, którzy kochają lotnictwo, szkolą się w Dęblinie? Ja nie widzę takich sytuacji. Nie ma po prostu. Jeżeli mówimy o jakimś sojuszu polsko-litewskim, o tym, że Polacy chcieli pomagać Litwie, żeby nie bronili się przed tą pomocą, to Litwa musi wykonać kilka kroków do przodu, żeby. Coś takiego powstało. Musi być organiczna więź między dwoma społecznościami, dwoma narodami. Nikt nie mówi o polonizacji Litwinów, bo Litwini się spolonizowali nie dlatego, że Polska prowadziła politykę polonizacyjną, ale dlatego, że chcieli być częścią tego, tej wielkiej społeczności, Rzeczypospolitej obojga Narodów, a język polski był kluczem do tej społeczności. I tak dalej. To jest groźba nieistniejąca. Litwi nam to nie zagraża. Polacy nie mają żadnych agresywnych zamiarów wobec Litwy, wręcz przeciwnie. Ale z drugiej strony wykazują ogromną obojętność. ma w stosunku do spraw litewskich jedynie co nas interesuje, by nie krzywdzili Polaków, żeby nie było represji antypolskich, żeby wreszcie przywrócili własność polską, którą okradli Polaków z własności. Tego nie ma. To są sprawy, którymi żyją polskie rodziny. To nie jest tak, że to politycy przechodzą na to do porządku dziennego. Trzeba Litwinom wystawić rachunek. Po prostu. Chłopcy, źle się bawicie. Poprawcie się. Podobny rachunek wystawiliśmy wreszcie Ukraińcom. Po kilku latach bardzo takiej serwilistycznej polityki wobec Ukrainy wreszcie przypominano, o co Polakom chodzi. Po pierwsze, groby po drugie, zmiana podręczników szkolnych, skończenie z antypolską edukacją młodzieży ukraińskiej. To samo musi się stać na Litwie. To są sprawy, które naprawdę interesują Polaków, a nie jakieś tam dywagacje, jakieś tam pływanie po y, y, tym, co się, co się dzieje wokół Litwy i wokół Polski. My jesteśmy sąsiadami, mamy wspólną historię, mamy wspólne tradycje, nawet powiedzmy sobie szczerze, wspólną kulturę, obyczajowość nawet wspólną. To jest sprawa, która nas łączy, ale widać, że Litwino nie chce się z nami łączyć. Jak pani to ocenia? To są pewne animozje, które są oczywiście jak najbardziej widoczne. I tutaj ja na, nawet nie przyszłoby mi do głowy, żeby temu zaprzeczać. I, I chociażby jeden przykład niedawno przyjętej ustawy językowej, którą część Litwinów starała się części elit politycznych starała się właśnie przedstawiać jako takiej ustawy językowej podanej trochę Polakom w prezencie. Tak? Tylko, że no, jak to u Litwinów bardzo często bywało, wcześniejsze zasady stosowania języka litewskiego co do oryginalnej pisowni nazwisk, bo to jest to, o co Polacy walczą od, od dawna, no, i bardzo taka restrykcyjna polityka Litewskiej Komisji Językowej powodowała, że absolutnie polskie, między innymi polskie znaki nie, nie, nie mogły być stosowane, stąd te potworki językowe, jeśli chodzi o nazwiska polskie. I przez lata, to naprawdę tam tych ustaw, ja też pamiętam, było co najmniej kilka i, no, i to wracało do, do, do swojej masu, do jakiejś komisji non stop, udawano, że coś się robi. I o co chodzi? No niby taka bardzo propolska, tylko że diak znaków diakrytycznych do tej pory nie można stosować. To jest jedna. Też pamiętam, bo historię z odbieraniem własności i tak dalej, to jest coś, co bardzo źle się odbiło na poziomie życia Polaków, mniejszości polskiej, następnie, co bardzo wpłynęło na to, jaką pozycję społeczną bardzo często mieli Polacy, jak dużo poprzez to utracili. I no i z kolei też pamiętam taki żartobliwy, to chyba nie do końca dobre słowo w tym kontekście, ale no Litwa okazała się jedynym krajem, w którym nieruchomość stała się ruchomością. Tak? Bo to chodziło o dokładnie system przejęty taki, że własnościowe działki, powiedzmy, szczególnie chodziło o rejon wileński, czyli. Z potencjałem biznesowym też, no Polacy dostawali te działki gdzieś w odległych rejonach, więc ja tu się jak najbardziej najbardziej zgadzam, że, że tych, tych iskierek jest mnóstwo i z kolei to, do czego Litwini, bo tak było często w tych stosunkach polsko-litewskich, do czego Litwini się przyzwyczajili też. To to, że na przykład właśnie w sytuacji zagrożenia, no siłą rzeczy, czy na poziomie Unii Europejskiej, czy w relacjach regionalnych, bo też, też zwróćmy uwagę, że wiele wizyt, bo Litwinom wielokrotnie państwo polskie stawiało warunki, przypominało i ten temat nie, nie był pomijany. Natomiast, konieczność sytuacji chociażby po 2022 roku no powodowała, że ta współpraca jest niezbędna, ale często, właśnie, jeżeli prześledzimy z kolei listę spotkań na poziomie politycznym, to są spotkania Polska-Państwo Bałtyckie. Ale z trzeciej bądź czwartej jeszcze strony. E, trochę inaczej na szczęście e, Litwini też już patrzą na, na, na tę historię e, polsko-litewską, e, chociażby te wspólne obchody Konstytucji 3 maja, e, co proszę mi wierzyć, jak ja sobie też przypominam moje pierwsze e, wizyty studyjne na, e, na Litwie, to to by było nie do pomyślenia. Faktem jest też, że przez wiele lat sama stosowałam metodę, rozmawiając z Litwinami, i to potraktujmy akurat teraz żartobliwie, na zasadzie, w którym momencie padnie to nazwisko Piłsudskiego i Żeligowskiego. A jednocześnie też tak, te podręczniki to jest faktycznie ogromny problem. Co do zasady, ponieważ podręczniki no po prostu są bazą, na podstawie której dzieci zdobywają to wykształcenie, tę wiedzę. I bardzo dobrze wiemy z przykładów historii, że zakłamanie historii jest bardzo niebezpieczne w długiej perspektywie. Prawda? Ale też no, pewne próby przynajmniej. No, no tutaj też w tych ostatnich latach na pewno nie sprzyjał i okres pandemiczny, i, i szczególnie ten, ten wzrost zagrożenia. Natomiast to, że pewna natura napięcia w tych relacjach i tego, jak te relacje polsko-litewskie się, się rozwijają, rozwijały, czy rozwijają, przy jednocześnie to, co pan pułkownik powiedział. Ogromnym kapitale polsko-litewskiej kultury, e, gdzie tak naprawdę poś, pośród państw bałtyckich tylko w Wilnie mamy Instytut Polski i też przez lata, gdy dyrektorem e, był Marcin Łapczyński, było podjętych mnóstwo projektów e, sprzyjających gdzieś, tak? Literatura litewska też jest coraz w coraz większym stopniu tłumaczona e, i tak dalej. No, natomiast też takie rzeczy się, e, się nie dzieją. Od razu, a w przypadku chyba współpracy z Litwinami e, szczególnie wolno. Coś o tym wiem. Litwini są niezwykle uparci, powiedziałbym nawet zawzięci niekiedy, e, wspominając mojego dziadka Kuznowicza. Także e, e, jeśli chodzi o sprawy historyczne, no to spojrzenie może być oczywiście różne na no, te same wydarzenia. No w końcu Piłsudski był Litwinem. On sobie nie wyobrażał, żeby nie było Unii Wolsko-Litewskiej. Nie wyobrażał sobie, że Litwini się odseparują, no, ale oczywiście chcieli to zrobić, czyli odbudować swoją tożsamość narodową. Już w XIX wieku nagle powrócili do języka litewskiego, nagle budowali podstawy pod całkowicie niezależne państwo litewskie. Na marginesie podobny proces miał miejsce w Czechach. Ale gdzie? dokładnie ustawa reformująca język litewski, który miał mnóstwo zaleciałości polskojęzycznych, to jest oczywiste z racji powiązań historyczno-kulturowych, była wzorowana przez Jabłonskisa, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko. To był językoznawca, który w dwudziestoleciu międzywojennym wprowadzał reformę językową i była wzorowana na, na czeskich znaczkach. Tak, oczywiście, żeby nie polskie. Tak, to, to miało służyć prawda. temu, żeby oczywiście. wyrugować polskie. Odróżnić się to wszystko, bo w opozycji do Polski można to zrozumieć. Czesi znowu budowali swoją tożsamość narodową, odbudowywali, bo Czechy istniały przed średniowieczem jako i wczesnym średniowieczu jako odrębny kulturowo naród, potem były częścią Rzeszy Niemieckiej, ale były już kompletnie zgermanizowane, tak jak można powiedzieć, że Wielkie Księstwo litewskie też było. Spolonizowane, oni odbudowywali swoją tożsamość w opozycji do Niemczyzny. Tak jak Litwini odbudowywali swoją tożsamość w opozycji do Polszczyzny, no to po prostu trzeba się z tym pogodzić i zrozumieć, że chcą po prostu iść swoją drogą. Natomiast jesteśmy sąsiadami i powinniśmy przynajmniej w jakimś obszarze iść wspólną drogą. Po drugie, powinniśmy opierać swoje stosunki na prawdzie. A nie na jakichś tam wydumanych swoich marzeniach i, i opowiadaniu czegoś, czego, co nie miało miejsca. No, no, zostawmy tę sprawę. Jeśli chodzi o Łotwę, natomiast, jak pani postrzega szansę Łotwy w tej sytuacji, która w tej chwili jest, kiedy jest praktycznie, że w związku z tym, jak się obserwuje propagandę rosyjską, oczywiście to nie ma wiele wspólnego z tym, co faktycznie dzieje się na Łotwie, tam jest w przededniu wybuchu buntu mniejszości rosyjskiej, która może być pretekstem do wkroczenia wojsk rosyjskich w celu pomocy rodakom rosjanom. Czy tutaj bym, hmm, faktycznie ta mniejszość rosyjskojęzyczna na Łotwie jest największa i te wpływy rosyjskie zawsze tam na Łotwie były naj, największe i sprzyjał bardzo temu też e, e, tak zwany, jak to się na Łotwie określa, e, System oligarchiczny, pewnych kilku oligarchów, którzy obecnie już w mniejszym stopniu, ale przez lata bardzo silnie byli umocowani na scenie politycznej. Mało tego właśnie oni rozwijali te stosunki z, z, z Rosją. I tak jak wspominaliśmy i o propagandzie, i o hybrydowych rozwiązaniach, które Rosja stosuje, no to faktycznie na Łotwie ten potencjał wykorzystania i tego zagrożenia był, był największy. Ostatnie, z kolei najnowsze takie działania, czyli ta historia z pomnikami, też na Łotwie. Zagrożenie, o ile można by powiedzieć, że w skali to ryzyko, czy, czy pewna chęć społecznego wyrażania sprzeciwu, jeśli chodzi o mniejszość rosyjską na Łotwie, jest największa, to tak jak wspomniałam, no, pewna racjonalizacja kosztów i zysków, jeśli chodzi o takie realne, na zasadzie podżegania do, do, do buntu, bo jak rozumiem, o tym, o tym mówimy. Mhm. To jest jednak scenariusz w mniejszym stopniu prawdopodobny niż na dużą skalę i dużo bardziej efektywnie wykorzystując cyfryzację czy cyberbezpieczeństwo szeroko pojęte, czy, pewne, czy, czy tworzenie właśnie pewne, pewnych środowisk mających wpływy, wpływy na Łotwie. To, to jest bardziej ta droga, którą, którą bym przewidywała na, obecnie. I to, na to też wskazują szczególnie też bardzo. To zapraszam często też. Widzę, że co roku na służby wydają litewskie, łotowskie, estońskie takie specjalne raporty, oczywiście, te na tę część jawną można sobie doczytać i tam też bardzo ciekawie jest pokazywana na, na ile i też z imienia, nazwiska bardzo często są wymieniane osoby z, z tych mniejszości rosyjskojęzycznych, które oczywiście okazują się, że współpracowały ze służbami, że mają takie inne, a nie inne wsparcie polityczne, polityczne z Rosji i tak itd., tak ale też bardzo ciekawie można sobie zaobserwować, jak się też zmienia perspektywa bezpieczeństwa, gdzie Rosja oczywiście jej rola tutaj bardzo rośnie, ale też mamy Chiny. I, to, i, to, i też świadomość tego, że Bałtowie to oczywiście jest trochę drugi plan tych Stanów Zjednoczonych, o których mówiliśmy, ale też ciekawie można ten proces zaobserwować. Jako stary szpieg, ja troszeczkę na to inaczej patrzę. Okay. Szpiegcy muszą patrzeć kilka kroków do przodu. Oczywiście, że tak. I ja widzę pewne zagrożenia powstaniem rosyjskim na Łotwie. Nie wiem w jakiej skali, bo to może być jedna wieś czy kilka wsi, ale Rosjanom potrzebny jest pretekst, żeby wkroczyć. I ja widzę zagrożenie, że do tego to prowadzi jest zwłaszcza w stosunku do Łotwy, jest takie nagromadzenie nienawiści w propagandzie rosyjskiej, która, no, ja nie znam łotewskiego i tam nie znam aż tak dobrze tej sprawy wewnątrz Łotwy, ale z, bo, z perspektywy Moskwy y, sytuacja na Łotwie jest dramatycznie zła dla Rosjan, którzy tam mieszkają, że są prześladowani, uciśnieni i trzeba im w jakiś sposób pomóc. Natomiast co do aspektu chińskiego, Otóż 17 grudnia, kiedy ten, to ultimatum Rosji, bo my cały czas żyjemy w świecie po ultimatum, też Polacy sobie nie do końca zdają sprawę, bo co, co jakiś czas i Miedwiediew, i Ławrow, i Putin przypominają, że ultimatum nadal obowiązuje i że nadal domagają się. Gwarancji bezpieczeństwa dla Rosji, jak to enigmatycznie nazywane są te sprawy wycofania się NATO z, z tego obszaru. Więc to ultimatum ani na JOT nie zostało zmienione i nadal obowiązuje. Po drugie, były uzgodnienia chińsko-rosyjskie, o czym różne są przecieki, że takie miały. To z rosyjskiej strony, głównie ale chiński też, że te uzgodnienia miały miejsce przed inwazją na Ukrainę, a inwazja na Ukrainę jest. Przecież konsekwencją tego ultimatum, nie czego innego. Rosjanie przedstawili ultimatum i wykonali konkretny ruch militarny. W stosunku do innych obszarów naszego regionu również może być podobnie, i w moim przekonaniu Chiny w pełni akceptują treść tego ultimatum. Same zresztą minister spraw zagranicznych Chin od razu jeszcze w trakcie początkowej fazy operacji rosyjskich, gdy wydawało się, że. Rosjanie po prostu są w przededniu zwycięstwa, to powtarzał, że ekspansja NATO jest nie do zaakceptowania. To są te słowa z Pekinu, że musi być zatrzymana, że są słuszne i sprawiedliwe interesy rosyjskie, które muszą być gwarantowane. No to oznacza w prostym języku. Chiny popierają to ultimatum. Czy się to komuś podoba, czy nie. Moim zdaniem ruch Litewski, żeby związać się bliżej z Tajwanem i pokazanie Chińczykom, że my też coś możemy zrobić, brał się z tego, z tej interpretacji polityki chińskiej. Oczywiście Rosja staje się coraz głębiej wasalem chińskim. Z całą pewnością Putin nie jest swobodny w podejmowaniu decyzji różnych międzynarodowych. Przynajmniej musi uzgadniać i w tych kuluarach zapewne są różne stanowiska i Chińczycy mogą. W jakiś sposób perswadować niektóre posunięcia, ale tak czy inaczej pewna swoboda rosyjska w tym zakresie jest, ponieważ Chinom Rosja jest potrzebna potrzebna jako aliant, jako sojusznik, jako kraj, który w jakiś sposób realizuje globalną politykę chińską, co widzimy zresztą coraz bardziej. Zarówno BRICS, jak i Szanghajska Organizacja Współpracy początkowo powstawały. Głównie z inicjatywy rosyjskiej. On to był motor główny po rozwoju tych organizacji, ale dzisiaj karty rozdają praktycznie wyłącznie Chińczycy w tych organizacjach i Rosja w jakimś sensie realizuje też globalną politykę chińską. Ale jest ten swoboda manewru w obszarze zainteresowania rosyjskiego, o czym Chińczycy wielokrotnie dają do zrozumienia. Więc to jest także liczenie na to, że to się zmieni. Gdzieś w Rydze, a propos w Rydze, Stworzono system już schronów przeciwlotniczych i przeciwraketowych. W Warszawie jakoś do dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Może Lega jest mniejszym miastem, ale tak czy inaczej oni jednak boją się konkretnych zagrożeń. Więc tu jest pewnego rodzaju swoboda rosyjska, i Rosjanie mogą to rozegrać. Właśnie tak jak mówię, bo to jest najprostsze, najbardziej prymitywne zagranie polegające na tym, że się wywołuje jakieś powstanie, jakieś działanie jest na miejscu i trzeba im pomóc, bo przecież o tym powiedział Putin przed dniu agresji na Ukrainę że są, no przecież oni wdumali sobie Pretekst taki to zabicie dzieci gdzieś w Doniecku. Rzekomo Doniec był ostrzeliwany przez artylerię ukraińską i ich 30 dzieci czy coś w autokarze zostało zabitych. Nie wiadomo, kto ten pocisk wystrzelił, to Ukraińcy czy nie, no tam w wielu sytuacjach bywa różnie. Ale to był podstawowy, to zburzyło opinię publiczną w Rosji i na fali tego oburzenia wtedy podjęto tej na tym Radzie Bezpieczeństwa Rosyjskiej decyzję o inwazji, o, uzn w o uznaniu najpierw suwerenności tych ługańskiej i donieckiej republik rzekomych. W każdym razie podobnie może być tam. To jest znany sposób działania rosyjskiego, nie będą wdumali jakichś bardziej wyrafinowanych działań. Nie, to, to, tutaj bym była zdziwiona akurat, gdyby to miało być bardzo wydumana i co, do, do, co do, do tego, gdyby miało do takiego scenariusza dojść, czy próby wykorzystywania, co w pewnym stopniu tak i tak się dzieje. Nawet, nawet ta propaganda bardzo często rosyjska na Łotwie, e, ona jest prymitywna. To nie jest, to są bardzo po prostu często kontrowersyjne treści, bardzo często bardzo szybkie do zweryfikowania, że są nieprawdziwe. A się niesie. Wiedzą, są skuteczne. <noise> tak. Zbliżamy się powoli do końca naszego spotkania. Bardzo było miło usłyszeć Dziękuję od mnie. Bardzo. Oczywiście, każde doradzanie jest takie, że ktoś inny podejmuje decyzję, ale powinien wiedzieć. I też naszą, naszym przesłaniem tych naszych spotkań tutaj. Cieszę się, że w sprawach bałtyckich usłyszeliśmy ważne opinie z pani strony, które w jakimś sensie też podnoszą na duchu. Też uważam, że mamy argumenty, że możemy rozgrywać różne nasze polskie sprawy, bo przede wszystkim powinniśmy myśleć o Polsce, o polskich interesach. Też w kontekście dosympatycznego w opinii polskiej, oczywiście narodu litewskiego, czy. Łotewskiego czy Estonii, która może trochę dalej jest, aczkolwiek też była częścią Rzeczpospolitej Obojga Narodów, to utraciliśmy ten obszar w pierwszym rozbiorze i już nie ma powrotu. To pozwolę sobie tylko też na zakończenie dodać i bardzo dziękuję przede wszystkim, ale z polskiej perspektywy też musimy pamiętać, że to są trzy państwa, niewielkie państwa, ale różne państwa. Zgadza się. Kropka. No. Mam nadzieję, że nasza NZZ jest dobrze poinformowana w tych sprawach. No pewne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.